Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Sejm przyjął dzisiaj jednogłośnie ustawę o nowych dowodach osobistych zakładającą, że od 2011 roku będziemy mogli posługiwać się elektronicznymi dokumentami tożsamości. Tak było 23 lipca 2010 roku, ale to już nieaktualne jest. Nie ma dowodów elektronicznych i nie będzie. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji rezygnuje z tego projektu. Uzasadnienie, spotykamy wielostronicowe uzasadnienie, próbuje się ministerstwo tłumaczyć, dlaczego tak jest. Prawdopodobnie istotny element gra tu, grają pieniądze. Tam były duże kłopoty z tym projektem, on był zawieszany, 370 milionów, z tego 85% miała i będzie, zdaje się, finansowała Unia. W uzasadnieniu pisze się o utraconych korzyściach, o braku jednolitego mechanizmu uwierzytelniania obywateli w organach administracji publicznej, o utraconych korzyściach dla obywateli, a więc o stworzeniu możliwości szerokiego wykorzystania w obrocie prawnym podpisu elektronicznego osadzonego w dowodzie osobistym. Ministerstwo próbuje wmawiać nam, że istnieje ePUAP i profil zaufany, że będziemy mogli posługiwać się profilem zaufanym. To jest niezrozumienie tematu. Profil zaufany to nie jest to samo, co podpis certyfikat podpisu elektronicznego umieszczony bezpośrednio w karcie chipowej. Nie ma żadnego porównania, jeżeli chodzi o stopień bezpieczeństwa logowania się za pomocą hasła i posługiwania się komunikacją pocztą elektroniczną z certyfikatem umieszczonym w chipie na karcie chipowej. Ministerstwo pisze, że brak jest w kraju odpowiedniej infrastruktury umożliwiającej efektywne wykorzystanie podpisu osobistego. Oczywiście, no nie ma infrastruktury, więc jeżeli nie będzie dowodu, to ta infrastruktura nie powstanie. Podpis osobisty prawdopodobnie nie znalazłby szerszego zastosowania w obrocie prywatnym, tak pisze ministerstwo, ze względu na to, że funkcjonują tam od wielu lat różne formy uwierzytelniania. Karty dostępu, tokeny, piny, hasła i tak dalej. No jeżeli nie wprowadzimy jednolitego dowodu osobistego elektronicznego, to tym bardziej ten system będzie w ten sposób różnorodne formy. Powołuje się ministerstwo na rzekomą potencjalną sprzeczność z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady. Rada przygotowuje projekt rozporządzenia dotyczącego identyfikacji. To również jest nieprawda, dlatego że projekt rozporządzenia w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym dotyczyć będzie wspólnej podstawy prawnej nakładającej na państwa członkowskie obowiązek wzajemnego uznawania i akceptowania środków identyfikacji elektronicznej. Projekt zakłada neutralność technologiczną wprowadzanych rozwiązań, a więc nie byłoby, brak jest podstaw do przyjęcia, by wprowadzenie ustawą z 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych podstawy prawne dla elektronicznej warstwy dowodu osobistego były sprzeczne z tym założeniami tego projektowanego rozporządzenia unijnego. Koszty wprowadzenia. Nieprawdziwe są również wyliczenia MAK-u, że blankiet elektronicznego dowodu osobistego kosztowałby istotnie więcej niż kosztuje to w tej chwili zwykły dowód osobisty. W tej chwili składamy, Ruch Palikota składa poprawkę, która przywraca warstwę elektroniczną, znaczy to, co chcemy zmienić, to przesunąć termin wprowadzenia. Zdajemy sobie sprawę, że połowa przyszłego roku jest terminem absolutnie nierealnym, więc artykuł 4 zmiany wprowadza takie zmiany, ustawa mogła funkcjonować o dowodach osobistych w wersji z warstwą elektroniczną od 1 stycznia 2015 roku. Dziękuję.